Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Portal. Tak. Wcześniej mówiłem, że ta gra będzie robiona na PS3, teraz ją robię na PC, tylko dlatego, że miałem problemy. I przynajmniej nie będę musiał mieć problemu z montowaniem tego z polską wersją, bo jak widzicie, jest tutaj polska wersja od razu. Zaczniemy sobie oczywiście nową grę. Obym miał włączony głos, bo to by było troszkę złe, gdybym nie miał. No tak, no Portal to jest gra twór... gra od twórcy, od dewelopera zwanego Valve, od Gabe'a Newella. Widzę, że nie mam włączonych... Które masz dźwięko? Powiedzmy, że tak, jakość dźwięku wysoka, a głośniki. Więc tak, jesteśmy zamknięci jakby to powiedzieć, w fabryce, która testuje na nas różne rzeczy. Jesteśmy ogólnie kobietą, tak by the way. I zaraz coś się tutaj powinno. O, właśnie. I to jest GLaDOS. No. I ogólnie będę mówił, kiedy ona też będzie mówiła, więc żeby nie było ciszy, bo ona strasznie długo mówi. I ogólnie bardzo mi się podoba tutaj muzyka. I GLaDOS jest ogólnie najbardziej rozpoznawalnym rzeczą w portalu. Kibel. Two. One. Myk. O. I to jesteśmy my. To jest bodajże, ona się nazywa Shell, czy jakoś tak? Ale w każdym razie... Idziemy dalej. I ogólnie ta gra jest logiczna i wzoruje się na innej grze, która dosyć miała też podobną mechanikę, tylko że tam jeszcze mogliśmy portale stawiać przez inne portale. I ten, to pole siłowe, nasze portale... wiesz co? Zmienię coś sobie. Zaawansowane, niskie, średnie, ta tekstura, średnie, zaszczyt, echo włączone. A ja to przecież niskie, średnie, średnie, niskie. Dobra. To pole siłowe deaktywuje nasze portale i gdybyśmy tą kostkę przenieśli przez to, ona by się zniknęła by z egzystencji. A dobra, kontynuujemy grę. I ogólnie też nie nagrałem wersji na PS3 z kolekcji The Orange Books, ponieważ miałem pewne problemy z nagrywarką, która jako iż gra zmienia rozdzielczość często, to po prostu przestała działać i resetowało się nagranie. Ui. Nie, ogólnie GLaDOS tłumaczy nam praktycznie wszystko, co mamy robić, więc nie jest to zbytnio, wiecie, trudne do ogarnięcia. Ogólnie gra też nie jest zbytnio trudna. Bardziej trudna jest już sequel Portal 2, którego już będę robił z PS3, obiecuję. Bo tam sądzę, że już Valve naprawiło wszystko, jeżeli chodzi o zmiany rozdzielczości czy coś w tym stylu. Albo że jest po prostu Full HD. No i mam nadzieję, że tak się stało. Jest fajnie. Okej, okay, to lecimy dalej. O, tutaj zdobędziemy ten niebieski portal.
that a noticeable taste of blood is not part of any testing protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tak, więc jeżeli, Płeci owe zdematerializuje wasze zęby lub inne części ciała, to trudno. No więc mamy teraz niebieski portal, który możemy stawiać wszędzie, oprócz na czarnych blokach. To jest takie nasze ograniczenie małe. Nie mogę to rozwalać? O, to wam teraz pokażę, jak to działa. O, to działa właśnie dematerializacja. Ja się napiję herbatki. Właśnie o to się boję w Raymanie Trójce, że będą takie momenty, gdzie nie będę po prostu przez dłuższy czas mówił, bo po prostu teksty w grze. I jeszcze dodatkowo chciałbym powiedzieć, że ten let's play jest zastępstwem, jest takim wypełnieniem mojego, mojej przerwy między let's playami Ratchet & Clank 2, a Ratchet & Clank 3. Nie wiem, czemu te kamery rozwalam, nie wiem, nie lubię kamer albo coś. Bardzo mnie niepokoją te spadki FPS-ów, dlatego też chciałem nagrać wersję na The Orange Books, ponieważ tam bym nie miał tych spadków FPS-ów po prostu. No dobra, chyba to jakoś przeżyjemy. Nie mogę tak zrobić, nie? Wiesz co? Jeszcze to spróbuję porobić z tą grafiką. Wybaczcie, że teraz to o wiele tak niskie. Te tekstury niskie. Apply. No i teraz zobaczymy, jak to będzie. A spoko, teraz się FPS-y ogarnęły. No dobra, trzeba po prostu będzie to przeżyć. Dobra. Więc zaraz będziemy zdanie na siebie. Tu chyba jeszcze nie zdobędziemy pomarańczowego portala. Więc jak widzicie, teraz wokół tego wskaźnika mamy dwie takie, powiedzmy, że to jest półkule jajka. Te półkule mówią nam o naszym portalu, że czego możemy stawiać, czy nie. Na przykład tutaj nie możemy go stawiać, jest to niezapalone, a tutaj możemy stawiać, jest to zapalone. To ensure the safe performance of all authorized activities, do not destroy vital testing apparatus. No i właśnie ja niszczę, dlatego ja niszczę wszystko. No dobra. Więc jeżeli się zastanawiacie, dlaczego ta gra jest, to tylko dlatego, że Ratchet & Clank'a nie ma. Chciałem jakoś to wypełnić i dostaniecie ten odcinek w sobotę, czyli wtedy, kiedy to nagrywam. Ogólnie tą grę już przechodziliśy na PS5, ja już sobie przechodziłem na The Orange Books, które ogólnie polecam, świetne, jeżeli sobie chcecie pograć w Half-Life 2 część pierwszą i Half-Life 2 część drugą, Portala Team Fortress 2 na PlayStation 3, to bardzo polecam. Co z tego, że grałem tylko w Portala? Dobra. No, dbają o nasze bezpieczeństwo. Jasne. No i nawet gra nam nie mówi, kim jesteśmy. Jak się nasza tutaj koleżanka nazywa. Ale ja mówię, z tego co pamiętam, to chyba to jest Shell.
Chociaż może ją pomyliłem z bohaterką drugiej części. W ogóle śmieszne jest to, że bohaterami portala są kobiety. Ciekawe, czy w portalu turysty też tak będzie, bo różne są ostatnie spekulacje na temat tego, że jednak portal 3 wyjdzie, bo PEGI albo SRBR, czy jakoś tak to się nazywa, taki odpowiednik PEGI w Ameryce, że potwierdził, że portal 3 jest... ma prawa autorskie. No ale nic o tym nie wiadomo. O, halo. Nice. W ogóle to jest takie trochę dziwne, że widzimy tak siebie. No ale no, przyznam, że to jest chyba moja ulubiona gra logiczna. Jeszcze w Portal 2 nie grałem. Czekam, aż sobie kupię na PS3. I wtedy się będzie. I ogólnie z jakichś nowszych rzeczy to PS4 zyskało kompatybilność z grami PS2. Jak tylko będę miał PS4, to zaraz odpalę Shadow the Hedgehog i zobaczę, jak to wszystko działa. Kurde. Okej, niech to się odbije. No i ogólnie na takie... Na takie... zagadki powinniście być przygotowani. W tej grze. Nie są one zbyt trudne. Później już za łatwe też one nie są i trzeba trochę myśleć. Moje doznania, jasne. Jestem pewien, że już nagrywam około od 9:07 chyba, więc... Wow. Ale na górę strasznie, będę musiał to ogarnąć chyba. Lol. To mi się nigdy nie zdarzyło. Ale dobra. I ogólnie możemy też podnosić przedmioty, jak widzicie. W tym przypadku to nasz Portal Gun. To tak, to urządzenie nazywa się Portal Gun. Bardzo oryginalna nazwa na urządzenie, które wystrzeliwuje portale. O, i właśnie jeżeli jesteśmy szybsi od windy i wejdziemy tam pod nią, to jest to właśnie trik speedrunnerski, dzięki któremu ludzie nawet nie muszą przechodzić tych wszystkich pokoi, po prostu strzelają sobie tam, gdzie jest ostatnia winda i się przenoszą do następnego pokoju. I chyba bodajże w speedrunach się przechodzi tylko te pierwsze, w których się dostaje portal gun albo coś w tym stylu. No i teraz się uczymy o tym, że jeżeli coś szybkiego wejdzie w portal, to tak samo szybkie wychodzi. Dobra, myk i myk. Tylko szkoda właśnie, że nie ma kompatybilności wstecznej PS4 z grami PS3. To bym wtedy... Oj, ale bym grał. Jest. Ej, na serio, nie mam nic odpalone. Teraz na kompie. Czy skakaniem samym tu dotrze? Nie. Kurde, tak blisko było. Czy ja mogę coś jeszcze ustawić? Bo to jest na serio. Poziom renderowania portali. Wiesz, dźwięk. Nie, to nie będę nic tutaj zmieniał. 16 szerok ekran, 16:10, o Boże. No cóż. Trzeba będzie przeżyć to, że czasami będą spadki FPS-ów, jak będę za dużo rzeczy robił na ekranie. Tak teraz się zastanawiam i to może być problem w jednym z test chamberów.
A, i tu już zyskamy portal pomarańczowy. Kurde, nie zdążyłem. To jest trochę shame on me, ponieważ, no, Sonic. Dobra. Dobra, będę się starał unikać podłogi, która może mnie zabić. Spoko. Nice. Wejdziemy sobie tu tylko dla mojej wygody. Elo. A nie, jednak obracamy głową. A to ciekawostka. I ogólnie to są przyciski na energię. One już będą tak zawsze działać. Więc tak, teraz możemy stawiać wszystkie możliwe portale. No jak widzicie, nie możemy stawiać ani jednego portala. I tak, teraz zauważyliście pewnie pomarańczowe i niebieskie kółeczko obok tych naszych półkul jajka. Są one przedstawieniem tego, który portal jest został ostatnio postawiony, co jest bardzo ułatwiające w reszcie gry. No i bardzo, bardzo fajnie, przyznam. Bardzo fajnie. No. Okej, okay, myk. I ogólnie teraz to już jest pełna wersja portalu. No. To da. No i chyba jak nagram ten odcinek, to zaraz go zmontuję i później pójdzie na tuby. Dobra, więc już teraz nie ma tak, że kto coś nam stawia portal, tylko my musimy sami sobie portal stawiać, co jest bardzo według mnie dobre. I ogólnie portal nie może zostać postawiony na czymś, co się rusza, co jest coś, co muszę bardzo zaznaczyć, żeby mi ktoś nie mówił, że jestem po prostu ułomny w tej grze. Że po prostu nie przychodzę i szybciej. Ale się nie da po prostu, bo nie da się stawiać na ruchomych przedmiotach portalu. To zostało źle przetłumaczone i powinno być po prostu Wii. Ale to po prostu jest takie ekscytujące Wii, jakbyście pisali, nie wiem, w Iwonę. Ten tekst Szekspira albo coś w tym stylu. Dobra. Dziękuję za podwózkę, Windo. I ogólnie... Jeżeli gracie na The Orange Books, to nie polecam ogólnie skakać w tych windach, bo jeżeli to będziecie robić, to no źle się to skończy. Czasem, oczywiście. Wow, to jest świetne. Ta gra jest świetna. Ja mam oczywiście kamery rozwalę. Będę niszczył. Kto mi zabroni? Kaweczek, kto położy, to coś się stanie. Ups. Lepiej to wezmę. Czyli warto wiedzieć, że coś to jednak może zrobić na rozgrywkę. No i spoko. Oczywiście ja nie speedrunuję portala, bo ta gra jest, jeżeli chodzi o gliczowanie tej gry, to jest bardzo dla mnie czarna magia. Tak, jeżeli ukończymy ten cały ten test, to będziemy bardzo, to będą bardzo za nami
tęsknić. Oczywiście pierwsza zasada gry Portala to GLaDOS nigdy nie mówi prawdy. Ogólnie to polecam sobie zobaczyć teorię od Game Theory na temat Portala. W szczególności Portala... No jedynki właściwie. Jakoś nie chcemy się łazić. Mam w końcu urządzenie do stawiania portali. Kto mi broni? Sobie ułatwiać trochę podróży. I ogólnie gdybyśmy my dotknęli tego... to coś... to by się to bardzo źle skończyło, więc nie polecam tego stawiać. Myk. Ha! Więc jeżeli chcecie tak sobie ułatwić, to polecam po prostu spojrzeć na to, jak się odbija to pomarańczowe światło. Bardzo to ułatwia grę. Gorsze jest właśnie to, że nie mogę sobie od razu spojrzeć. Zaraz jestem idiotą. O, mogę sobie po prostu tak zrobić. Nie wiem, czy coś teraz będzie z nagraniem. To zrobiłem, ale dobra. Mam nadzieję, że nic nie będzie. W każdym razie... no, już 21 minut nagrywamy. Czy akurat mniej więcej tak jak przechodziłem to na The Orange Books. Spoko. Thank you for helping us. Help you help us all. Ma za co. Serio, Portal to jest bardzo łatwa gra logiczna, jeżeli ją przejdziecie raz, a w szczególności w moim przypadku, jak przeszliście ją kilka razy. Czyli 2 plus challenge mod. Tak, przeszłem tą grę też na challenge'ach, które są jeszcze łatwiejsze. Znaczy nie do końca, bo jestem w trakcie obecnie, przyznam, ale szkoda ogólnie też, że ta gra nie ma trofek na PS3, bo serio, ale bym grał. Ja ogólnie jestem idiotą w tej minigierce, bo w The Orange Books się zastanawiałem, jak to zrobić. Bo zapomniałem. Dobra. Później oczywiście się stanie trudniej, nie że ja po prostu będę stawiał portal w jakimś randomowym miejscu i uda mi się zrobić, bo głównie na tym polega moja rozgrywka w portalu. O, tada. Tylko szkoda właśnie, że nie mogę postawić portali znacznie... że nie mogę ich odstawić, że tak powiem. Mam na to tu. Niech się postawi nowy. Da. Nie, nie wiedziałem. Właściwie to... jestem idiotą. Przecież ja to mogę sobie tak skrócić. No cóż. Ale później to przejdę i zobaczę, czy jednak się uda. I to bardziej skrócić, czy nie. Ale dość szybko nam to idzie. Na samych PS5-kach ta gra zajęła mi 2,5 godziny. Więc tak, nie wiem. Z 5 odcinków może z tego będzie. No i po portalu później...
Będzie oczywiście. Więc sobie zrobię jakiś print screen, żeby. Dobra, niech ona przestanie gadać, to sobie zrobię print screena na miniaturkę. Okej. Więc jest przynajmniej zdjęcie. O kurde. To teraz się zaczyna zabawa z dronami. Dobra. Dobra, i tak się właśnie ich wyłącza. Po prostu ich trzeba wywrócić i one się tak wywracają. Więc niezbyt to jest mądre. Dobra, to będzie nam bardzo potrzebne. Ale chwila. No więc to jest takie... to jest ogólnie cała historia tej gry, że... ale ogólnie najbardziej, jak można przedstawić historię tej gry, to czytając komiks. Komiksowa adaptacja Portala. Bardzo polecam. Tak osobiście. Dobra, tak. Co nie postawiłem? Jeszcze raz. O, właśnie. Na serio, w tej grze można takie rzeczy cudowne robić, tylko może nie przez szczęście, ale co bądź przez samo nie to obliczanie niektórych rzeczy. No więc jak widzicie, nie było zbytnio tu problemów. Tu też chyba zbytnich nie będzie. Wystarczy, że zrobimy tak. Tu chyba nie będzie żadnego. Tak, tu nie będzie. A tu jest, jak widzicie, wiele tych storage cube'ów. I ogólnie to zaraz wykorzystam. It's me. To za dla komaty, tak by the way. Przewracaj się. I nie wstawaj. Dokładnie. Tutaj się... Też, tak powiem, poruszę sobie aż dwie te storage cube'y. Dokładnie. Zrobię to po prostu... Tak. Więc mi to jest potrzebne, ale chcę wam pokazać, co się może dziać. O, i możemy sobie tak zaoszczędzić. No i są fajne czasami tego efektu. Halo? Opa. No i nie mamy teraz drogi powrotu. Więc czasami można tak sobie challenge jakiś zrobić, żeby bez storage cube'ów. Dziękuję. Nie jesteśmy androidem, chociaż to by wiele wyjaśniało właściwie. Dobra, więc będę posłuszny. Jasne. I ogólnie pierwsza zasada. GLaDOS zawsze kłamie. O, teraz nie możemy już. Przy obciążeniu wam. No. Więc to jest nasz Companion Cube, które według Game Theory, szczerze powiedziawszy, bardzo się z tym zgadzam, ma w sobie człowieka. Albo tych, którym się no, nie udało przejść.
Szczerze powiedziawszy, bardzo się z tą teorią zgadzam. I ta kostka jest bardzo nam potrzebna w dalszej rozgrywce w tym poziomie. Umie mówić. Znaczy, nie mówi w grze, ale jakoś GLaDOS zawsze kłamie. To znaczy, że umie mówić, ale nie może. Certain objects may be vital to your success. Do not destruct this test apparatus. Kto mi zabroni? Dobra, najpierw chyba sobie weźmiemy i zrobimy to tutaj. Chyba, że nie możemy obracać tego. The enrichment center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. No i teraz się zastanówcie, ale tak szczerze, dlaczego przypominają nam nawet o tym, że ona nie może mówić? Dobra, i jeszcze jedna platforma do uruchomienia. Więc ostatni jaki portal położyliśmy to pomarańczowy, tak. Więc jak widzicie, dobrze się sprawia to. Teraz wystarczy, że położymy pomarańczowy portal tutaj. I wszystko będzie cudownie. Szkoda, że w tej grze nie da się sprintować. Więc możemy tylko po prostu szczęściem tu dotrzeć. Wow! To za mną leciało. O Boże, ta emocja. No ale po przejściu tego Test Chambera chyba zakończymy ten odcinek. Dobra, i oczywiście musimy zabrać naszą kostkę Companion Cube. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, bo to tłumaczenie, które jest tutaj podane w grze, niezbyt mi pasuje. Ale no cóż. You did it. The weighted companion cube certainly brought you good luck. However, it cannot accompany you for the rest of the test and musi zostać podana eutanazji. I powiedzcie mi, dlaczego kostka ma być poddana eutanazji? Eutanazji dokonuje się na człowieku, który nie może, który jest na przykład w śpiączce. Kostkę można nie zniszczyć. Ona użyła słowa eutanazja. Więc tak, w środku companion cube na pewno jest jakiś człowiek. Śpiący. Więc tak, to było na tyle w tym pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli nie, to zrozumiem, bo mój komentarz ubolewa na serio w grach logicznych. Więc dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa!